też takie aktywiszcze różne były. Panie pośle, no i widzi pan, i znowu pan... Ale nie, ta osoba sama się tak określała. Ale przecież to pan sama się tak... No ja wiem. Znaczy to prawda, rzeczywiście, że określała się jedna przynajmniej z osób, które ja rozpoznaję, pamiętam, jako aktywiszcze. Koalicja Obywatelska bodajże. No, to też obraźliwe, panie pośle. Pan znowu obraża ludzi. Ale sama się tak określała. Pan znowu obraża ludzi. To znaczy, ja mam rzeczywiście... Nie, ale panie pośle, ja mam rzeczywiście teraz tego typu problem, czy jeżeli ktoś sam chce, żeby mówić o nim aktywiszcze, to czy my obrażamy, czy... Nie, no bo nie wiem. Pan, mówię szczerze, jestem w rozterce. Ja jestem trochę z innej epoki, jednak... Tak, ale ja jestem w rozterce, jeżeli ktoś sam chce, żeby nazywać... Ja jestem z czasów Bolka i Lolka i Muminków co najwyżej. Panie pośle, no... Chciałbym, żeby jednak... Ja wiem, że świat się zmienił już poza Bolkiem, Lolkiem ja wiem, i... Ale wie pani, co się nie zmieniło? Mhm. Walka trwa. Trzeba dokończyć rewolucję 15 października. A to jest rewolucja? Tak, to jest rewolucja demokratyczna. To jest rewolucja frekwencyjna. Znaczy, ja mam takie wrażenie. I bardzo o to apeluję. Panie pośle, za chwilę do pana jeszcze wrócimy. Bardzo o to apeluję, Ja nie wiedziałam, że to jest rewolucja. Szczerze. To jest rewolucja. Pytam też pana, dlatego że to Krzysztof Bosak z Konfederacji został wprost wymieniony w tym pierwszym wpisie na portalu X przez ambasadora Izraela. Jako przykład antysemity. No tak, to pokazuje to, o czym wiele osób mówi od dawna, a niektórzy budzą się dopiero teraz, jak bardzo arogancka jest polityka Izraela wobec osób, które w jakikolwiek sposób się sprzeciwiają tej polityce państwa Izrael. Niekoniecznie przecież z jakichś powodów sympatii czy antypatii narodowościowych. Od dawna termin antysemita oznacza człowieka, którego nie lubią Żydzi, a nie człowieka, który nie lubi Żydów. I my o tym też mówiliśmy od dawna, że przy sprawie, która w polskich mediach była wówczas zamilczana, podnoszonych roszczeń majątkowych do mienia bezspadkowego, no to ta sprawa potem była podjęta przez Kongres Amerykański. My o tym mówiliśmy w 2019 roku, o tej deklaracji terezińskiej, którą Polska podpisała, niekorzystnej i tak dalej. I za każdym razem, kiedy się mówi o takich sprawach, otrzymuje się natychmiast łatkę antysemity. I to mieliśmy dokładnie pokaz tego, tylko teraz to wszyscy dostali po twarzy, tak? I teraz wszyscy się budzą, że oni tak robią. A kiedy tylko niektórzy dostawali po twarzy, no jakby nie, tej reakcji nigdy nie było, tej reakcji sobie... A jaka powinna być reakcja właściwa w takim razie w pana ocenie? Znaczy, jestem zwolennikiem symetryczności w stosunkach. Jeśli Izrael pozwolił sobie na wydalenie naszego ambasadora, z dość błahego powodu, akurat w ogóle niezawinionego przecież przez tego ambasadora, no to my też chyba powinniśmy zastosować proporcjonalną reakcję wobec ich ambasadora, jeśli on tak sobie poczyna. To tak, myślę, że to byłaby adekwatna odpowiedź.